Cześć! Dzisiaj jesteśmy na Uniwersytecie Ekonomicznym. Będzie trochę o kotach, misiach i nie zabraknie także świątecznego klimatu. Zapraszamy! Po świecie krąży wiele stereotypów, niekoniecznie tych pozytywnych, na temat Polaków. O tym, jak nie dać plamy przed gościem z zagranicy, dowiecie się z materiału Pauliny. Nowe znajomości, podróże i imprezy do białego rana. Czy to nie z tym najczęściej kojarzony jest Erasmus? Niestety, wyjazd za granicę to również takie przyziemne rzeczy jak zakwaterowanie, komunikacja miejska, niekończące się formalności. Jak sobie z tym poradzić w zupełnie obcym miejscu? Kiedy przyjeżdża taki tak zwany Erasmus, to dostaje swojego opiekuna, swojego mentora z danego uniwersytetu i ta osoba pomaga mu znaleźć zakwaterowanie, załatwić wszystkie formalności, też nawiązując są ogromne przyjaźnie. ISN to ogólnoeuropejska struktura, która pomaga zagranicznym studentom odnaleźć się w obcym kraju. W dniach 19 i 20 listopada w Poznaniu odbył się zjazd szkoleniowy studentów z całej Polski, którzy tworzą krajowy odłam tej organizacji. Podczas 3 pracowitych dni uczestnicy dyskutowali o tym, jak usprawnić działania mające pomóc aklimatyzującym się tutaj cudzoziemcom. Ja osobiście prowadzę szkolenia ze struktury ISN-u, z wstępu do wiedzy o ISN-ie, ale też właśnie o komunikacji, kolorowej komunikacji międzyludzkiej. Szukając osób, które Erasmusa mają już za sobą, natrafiliśmy na Olgę, studentkę Instytutu Filologii Słowiańskiej, która w zeszłym roku wyjechała na wymianę do Czech. Podczas rozmowy zapytaliśmy ją, jak wyglądały przygotowania do podróży w nieznane. Musiałam załatwić całą tę sprawę organizacyjną i papierkową, co dla mnie zawsze jest pracą dość męczącą. Program Erasmus to zarazem piękna przygoda, jak i konieczność odnalezienia się w zupełnie nowej rzeczywistości. Wiele zależy od samego mentora, który nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań. Przyjechałam do miasta zupełnie obcego dla mnie, a dzięki niej liczyłam, że jej trochę bliżej poznam, że pokaże mi nie tylko jakieś zabytki, ale też miejsca, do których chodzą Czesi w naszym wieku i tak dalej. No, nie sprawdziło się to do końca, niemniej już sama sobie na końcu poradziłam. Według słownika języka polskiego mentor to poważany przez kogoś nauczyciel, będący wzorem. Działając w takiej organizacji jak ISN, możesz się nim stać i być dla studenta nie tylko drogowskazem, ale również przyjacielem. Czy w ciągu 40 lat sztuczna inteligencja zniszczy ludzkość? Odpowiedzi między innymi na to pytanie szukali uczestnicy wielkopolskiego turnieju debat oksfordzkich, który odbył się 18 listopada. Była to pierwsza edycja wydarzenia organizowana przez Fundację Edukacyjną G5, której członkami są studenci oraz wykładowcy. Do zmagań przystąpiło 16 drużyn, a rywalizacja była naprawdę zacięta. Ostatecznie zwycięstwo odniosło pierwsze liceum ogólnokształcące z Ostrzeszowa, pokonując rywali tylko jednym punktem. Kolejna edycja już za rok. Ja, jak większość z Was, patrzę oczami. Ale są też tacy, którzy lubią patrzeć sercem. Dla kogo i po co? O tym w materiale Weroniki i Tomka. Poznajcie Simę, Bąble oraz Mopsika. Koty, które w swoim życiu przeszły już bardzo dużo. Mimo trudnej przeszłości mają szczęście, że trafiają właśnie do takich osób. To jest tylko po prostu miłość i opieka. Tu nie trzeba jakichś, nie wiem, wielkich cudów, czy jakichś specjalnych, nie wiem, zabawek i tak dalej. Po prostu wystarczy kochać i głaskać, przytulać. Ślepaczki. To dla nich powstała pierwsza w Polsce fundacja opiekująca się kotami niewidomymi i niedowidzącymi. Ja patrzę sercem działa na terenie całej Polski. Zrzesza wielu wolontariuszy i pomaga w tworzeniu domów tymczasowych. Tyle jesteśmy związani z miejscem, choć oczywiście no, każdy z nas stara się wokół lokalnie też pomagać jak tylko może, ale właśnie chcemy pomagać i staramy się pomagać kotom niewidomym i niedowidzącym na terenie całej Polski i również na Ukrainie, głównie z terenów objętych działaniami wojennymi. Michaś przeżył wypadek, jest po ciężkich operacjach, a nadal ma chęci do zabawy. Koty po takich przejściach doskonale radzą sobie w codziennych sytuacjach. Osoby, które przychodzą, goście, nie w ogóle nie rozpoznają, czy ten kot jest niedowidzący, czy kompletnie, czy ma jakąś chorobę oczu. Swoje wsparcie dla ślepaczków postanowili okazać także studenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, organizując zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów.
pomoc ma nie tylko wymiar materialny, ma uświadamiać, że takie koty istnieją i bardzo potrzebują wsparcia. Wszelkie takie akcje, wszelkie takie zbiórki mają ten nieprawdopodobny wymiar, nieprawdopodobnie ważny wymiar jakby odkoloryzowania, odbrązowienia takiego mitu kot, kaleki, nieszczęśliwy, cierpiący. Nie możesz stworzyć domu tymczasowego ślepaczkom? Zawsze można pomóc inaczej. Zostań grafikiem fundacji, twórz broszurki czy też teksty na stronę. Dla każdego wolontariusza znajdzie się jakieś zadanie. Wolontariusze z Poznania, ale z każdego innego miejsca też bardzo zapraszam, bardzo zapraszamy. Ewolucję systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz ich konsekwencje. Właśnie o tych kwestiach dyskutowali uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która miała miejsce 18 i 19 listopada w Kolegium Polonicum w Słubicach. W wydarzeniu udział wzięli nie tylko naukowcy UAM, ale także politycy, co stworzyło szerokie pole do dyskusji. Zgromadzonych szczególnie interesowały kwestie związane z Polską i jej pozycją w regionie. Generalnie mu wszystko się udaje, także myślę, że w tym wypadku też będzie miało to miejsce. Dla wizyty w Poznaniu zrezygnował z Pekinu. Kiedy pierwszy raz odwiedził nasz kraj, Polska była jeszcze pod wpływem ZSRR. O studentach Uniwersytetu Artystycznego mówi moi przyszli wystawcy i zaprasza ich na słynny na całym świecie Fringe Festival w Edynburgu. Profesor Richard DeMarco odwiedził Uniwersytet Artystyczny i swoim fachowym okiem ocenił portfolia studentów. Profesor jest w ogóle takim bajarzem, więc poopowiadał też trochę o swojej znajomości z Cantorem, z Josephem Boyce'em, czyli bardzo ważnymi przecież artystami i no, na pewno było to inspirujące, prawda? Bo to jest taki dotyk tej historii, która była wcale nie aż tak dawno, ale już dla nas jest czymś dawnym, czymś co już przeszło do annałów historii sztuki. Okazje do spotkania się z mistrzem były dwie. Pierwsza podczas wykładu otwartego w atrium Uniwersytetu Artystycznego. Drugą było spotkanie dedykowane studentom. Po krótkim wstępie profesor przeszedł do oceny i skomentował portfolia młodych artystów. No, bardzo to jest motywujące do pracy. Strasznie inspirujące, że ktoś o tak wielkim dorobku i tak bardzo zaznajomiony ze sztuką mówi w taki sposób o twoich pracach. To jest coś niesamowitego. DeMarco, pytany o wrażenia z pobytu w Polsce, nieustannie powtarza "That's amazing". Jak dowiedzieliśmy się od organizatorów, nie jest to jego ostatnia wizyta. Zostały już podjęte kroki, aby znany profesor zagościł w Poznaniu ponownie. Jest zachwycony energią naszych studentów i taką postawą, która wyraża się cały czas w pewnej, można wyrażać się w pewnej ufności do życia. Wpis do takiej książki być może dla niektórych stanie się przepustką do światowej kariery. Pozostawione w niej adresy będą przypominać o wizycie w Polsce. Oprócz książki profesor wziął ze sobą aparat i z zachwytem fotografował najciekawsze dzieła. Skarpetki, bombonierki, czekoladki, każdy z nas dostał taki prezent. A może coś bardziej oryginalnego? Zobaczcie następny materiał. Święta nieodłącznie wiążą się z prezentami. Jednak czy kolejna para skarpet, sweter lub bombonierka, którą dostajemy co roku, jeszcze nas cieszy? By zrozumieć problem monotonnych prezentów, zapytaliśmy kilkoro studentów, jakie upominki najczęściej znajdują pod choinką. Książka. Ciekawe, co jeszcze? Może książka? A może bardziej to urozmaicić? Płyta. I jeszcze? Myślę, że perfumy. Co poza tym? Biżuteria. Widać, że odpowiedzi są podobne. Może warto zatem choć raz postarać się o bardziej nietypowy podarunek? Opcji jest naprawdę wiele. Można na przykład wykonać prezent własnoręcznie. Najpierw trzeba zrobić ciasto, więc wczoraj zrobiłam już po prostu z miodu, cukru, mąki, masła, podstawowe ciasto, takie na pierniczki, i ono musi przez noc siedzieć w lodówce, więc to się już poprzedniego dnia zaczyna. Później muszę je rozwałkować, zrobić blaty, później do pieca i to się piecze. I jak już wystygnie, to trzeba udekorować. A jak się udekoruje, to nadchodzi ten najniebezpieczniejszy moment, czyli rozgrzewa się gorący cukier i
zamaczając to w cukrze, to się wszystko skleja. Jeżeli jednak masz dwie lewe ręce, ale za to więcej oszczędności, ciekawym pomysłem na niecodzienny prezent są wyjątkowe vouchery. Teraz mamy na przykład w ofercie na pewno jazdę Monster Truckiem, to jest w okolicach Warszawy. To jest coś nowego, coś na pewno fajnego, duże przeżycie i bardzo popularne teraz escape roomy. Prezenty bywają różne, jedne są bardziej, inne nieco mniej kreatywne. Nieważne jednak, co dostaniemy, liczy się czas spędzony z rodziną. W końcu święta są tylko raz w roku. Dla kuriera akademickiego Nicole Młodziejewska. Dla mnie najlepszym prezentem na święta byłby śnieg, a dla Ciebie? Jakbyśmy poszli do tego kina w końcu przed świętami. Kuriera akademickiego możecie śledzić w różnych mediach społecznościowych. No to co, w piątek? Zapraszamy na kolejny odcinek. 16:30? 18:15. Okej. Okay.